Rozumiem, że już się zdesperowałaś, ale zawsze jest szansa, przekonywał Larysę mąż. Spróbujmy nietradycyjnych metod. Ale gdzie znajdziemy kogoś, kto się tego podejmie? Znajdę, obiecał Siergiej. W naszym mieście są ludzie, którzy potrafią widzieć więcej niż inni. A tyleż i przygotowuj się do operacji, o niczym nie myśl. Lara zawsze była samodzielną kobietą, ale teraz leżała bez sił. Nawet nie mogła długo stać. Do kardiologii przeniesiono ją z oddziału terapii. Wszyscy szukali przyczyny wysokiej temperatury, która utrzymywała się przez długi czas na tle przeziębienia, a odkryli problem z jednym z zastawek serca. Rozwiązanie było jedno operacja ale najpierw wszelkie możliwe badania. Larisa leżała w najlepszym, najnowocześniejszym oddziale ich wojewódzkiego szpitala w płatnej sali. Jeszcze pół roku temu, przed tym głupim przeziębieniem, z łatwością radziła sobie z bieżnią, codziennie pokonując 10 kilometrów. A teraz nawet nie mogła bez pomocy wejść na drugie piętro, a męczący kaszel, który początkowo brano za przeziębienie, dręczył jej biedne ciało codziennie. On też był związany z sercem. Choroba nie była dziedziczna, jak wyjaśnili lekarze, nastąpiło powikłanie po zwykłym przeziębieniu. Larisa z przyzwyczajenia przechodziła je na nogach. No co jej temperatura, kiedy zbliżał się tydzień mody. A oni nawet połowy kolekcji na pokaz w tym momencie nie mieli uszytej. W rodzinnym mieście Larę znano jako utalentowaną projektantkę, właścicielkę własnej marki, młodzieżowej i damskiej odzieży. Miała butik na głównej ulicy i pracownię krawiecką, a goście ze stolicy chętnie kupowali modele odzieży dla swoich klientów. Kiedy znajdowali się w ich okolicach. Teraz Larisa miała 38 lat, a ten biznes zaczął się prawie dwie dekady temu, kiedy z mamą, również utalentowaną krawcową, postanowiły odejść z atelier na własną rękę. Z rynku wtedy już zniknęły liczne chińskie podróbki, ludzie zaczęli cenić marki i unikalność. Przez około rok z mamą oszczędzały na marzenie. Pracując bez wytchnienia, a potem jeszcze rok na dwóch maszynach tworzyły swoją pierwszą kolekcję strojów, którą wykupiono zaraz po pokazie na tygodniu mody, biznes trzeba było rozszerzyć. Na początku Lara uczyła się tylko od swojej mamy, utalentowanej krawcowej i krojczyni, potem zaczęła sama tworzyć modele, takie, które łatwo przewyższały dzieła najlepszych marek. Własną markę nazwały nazwiskiem Lara Barinowa. Tylko że mama nie zdążyła długo cieszyć się ich dziełem, w piątym roku istnienia marki zmarła na zawał serca prosto przy pracy. Takie było przekleństwo ich rodu: zupełnie zdrowe, silne, pełne sił kobiety odchodziły nagle, zawsze z powodu serca. Jedna po drugiej. Już po śmierci mamy Lara przypominała sobie ich rozmowę, która miała miejsce pewnego zimowego dnia. Oto, córeczko, przekazałam ci wszystkie sekrety. Teraz nie boję się umierać, uśmiechnęła się Wiera Grigoriewna. Jestem spokojna. Mamo, no co ty mówisz, oburzyła się córka, jesteś młoda, jeszcze wyjdziesz za mąż, pobawimy się na weselu, wnuki moich dzieci poniańczysz. Nie, Leroy, westchnęła mama, nie jest mi to pisane. Nasze kobiety nie dożywają starości i twoja babcia i prababcia tak, przy czym wszystkie zdrowe i bez patologii. Taki nieszczęśliwy los, gdzieś przodkowie nagrzeszyli. Oj, mamo, to wszystko bzdury, próbowała odpędzić złe myśli Larisa, a wszystko będzie dobrze. Ale kiedy mama zmarła, ledwie świętując dwudzieste trzecie urodziny córki, Lara przypomniała sobie jej prorocze słowa. I teraz, najwyraźniej, nadszedł jej czas. Przez kilka lat Larisa prowadziła swój biznes sama, nie spała nocami, wymyślała modele. Starała się poradzić z bólem straty i spełnić marzenia mamy. Udało jej się. Marka przetrwała, nawet gdy wszyscy mieli trudności z biznesem. Po prostu wprowadzili swoje ubrania na marketplace Y i znów wyprzedzili konkurencję. Ale właśnie w tym kryzysowym okresie Lara po raz pierwszy zrozumiała, że nie nadąża robić wszystkiego sama. Szyć kolekcje na czas, obsługiwać zamówienia, nadzorować produkcję. Zaczęła szukać asystenta z wykształceniem w zakresie konstrukcji odzieży. Na ogłoszenie odpowiedział Siergiej, wówczas 27-letni młody, ambitny projektant. Był gotów przeprowadzić się do ich miasta ze stolicy, dobrze znał asortyment i styl jej marki. Ich wizja rozwoju firmy całkowicie się pokrywała. Lara szczerze uważała Siergieja za prawdziwy diament, skarb, który miała szczęście znaleźć. I wkrótce ich relacje przerodziły się w coś więcej. W ogóle do 34 lat Larisa nieraz miała romanse, nieobciążające, lekkie. Sama porzucała mężczyzn, gdy tylko się nimi znudziła. Ale z Siergiejem to nie zadziałało. Na początku nawet nie zrozumiała, że młody człowiek się nią opiekuje, a tu dyskretnie okazywał troskę. Podawał płaszcz rękę przy wychodzeniu z samochodu. Przynosił kwiaty i kawę, kupując je po drodze do pracy. Potem przyszedł czas na bardziej aktywne działania. Siergiej powiedział jej pewnego razu: Lara, podobasz mi się, spojrzał, zmieszany i dodał: Chcę ci zaproponować swoją rękę i serce. Siergiej, no co ty, roześmiała się i tak cię nie zwolnię. Kto by się pozbywał takiego skarbu, nie musisz udawać uczuć do mnie. Mówię poważnie, odpowiedział rozgniewany Siergiej. Jesteś kobietą moich marzeń, pewną siebie, piękną, niemal genialną w dziedzinie mody. No spójrz, wiele projektantek mody ma mężów młodszych od siebie. Czasem o połowę, a ja jestem młodszy tylko o 7 lat i świetnie się dogadujemy, rozumiemy się nawet bez słów. Siergiej, być może nigdy nie będę mogła mieć dzieci, ostrzegła go Larisa. Mam problemy zdrowotne. Nic nie szkodzi, zawsze można adoptować dziecko, po prostu żyć we dwoje, nie sądzę, żeby to było przeszkodą, powiedział i podał jej pierścionek. Oto, przymierz, to zaręczynowy, myślę, że się nie pomyliłem. Po pół roku Larisa zgodziła się za niego wyjść. Prawdą jest, że matce pana młodego, Annie Aleksiejewnej, to się wcale nie spodobało. Mieszkała w innym mieście, więc swoje lekceważenie wolała wyrazić przez telefon. Posłuchaj, kochaneczko, perorowała Anna Aleksiejewna: mój syn już nie jest dzieckiem, ma prawo do szaleństw, ale ożenić się z Krawcową bez wykształcenia wyższego to zły ton. Przepraszam, nie wiedziałam, że w małżeństwie dyplom jest ważny, odpowiedziała Lara. I bez niego mam się świetnie, własny biznes, pieniędzy starczy na trzy życia, nie sądzę, żeby dyplom coś zmienił. Och, wie pani, no, Lariszo, zawsze tak mówicie, mierzycie talent pieniędzmi, a mój seriożka nie jest taki, on jest talentem, ale postanowił się pochować w waszej prowincji, a wszystko przez jakąś starszą od siebie kobietę. Proszę pamiętać, stanowczo protestuję. To małżeństwo nie będzie szczęśliwe bez mojego matczynego błogosławieństwa. Nie ciągnę waszego syna do urzędu stanu cywilnego. Zmęczona, powiedziała przyszła teściowa Larisa, może się spokojnie wycofać. Nie znacie mojego chłopca, westchnęła Anna Aleksiejewna. Późne dziecko. Urodziłam go w wieku 40 lat. Oczywiście rozpieszczałam bez miary, a teraz sam podejmuję wszystkie decyzje, nigdy się nie wycofuję. Siergiej i Larisa pobrali się. Młody mąż przeprowadził się do niej do domu na przedmieściach. Lara napisała mu pełnomocnictwo na swój samochód i z przyjemnością usiadła na miejscu pasażera, teraz byli razem zarówno w domu, jak i w pracy. Przy tym w rodzinie panowało wzruszające zrozumienie, gdyż oboje byli zaangażowani w rozwój i promocję marki. Relacje miłosne w ich związku były drugorzędne, jakby dodatkiem. I oto trzy lata później Larisa leżała w sali szpitalnej, patrzyła przez okno i zastanawiała się, jak dobrym mężem okazał się Sierioszka. Kiedy zachorowała, wziął na siebie całkowicie zarządzanie biznesem, a jeszcze dwa razy dziennie przyjeżdżał do niej, przynosił książki, delikacji, które pozwalali lekarze, opowiadał nowości. Jedyną rzeczą, której Lara jeszcze mu nie przekazała, było prawo podpisu. Wszystkie dokumenty wizowała sama, uważnie czytała. Sprawdzała je. Księgowa przesyłała na e-mail dokumenty, Lara przeglądała je na laptopie. W razie potrzeby wizowała podpisem elektronicznym. Siergiej mógł jedynie zarządzać produkcją, operować sprzedażą, ale cała księgowość i rachunkowość były w rękach oddzielnego pracownika. W tę sferę mąż się nie wtrącał. Drzwi do sali otworzyły się, w progu pojawił się Siergiej. Laroczka, jak się dziś czujesz? Uśmiechnął się mąż. W czasie choroby żony zapuścił niewielką brodę. Pojawiły się czarne kręgi pod oczami, ale zawsze starał się ją podnieść na duchu. Tak samo jak wczoraj i wszystkie poprzednie dni, słabo uśmiechnęła się Larisa. Źle, mam słabość, ręce drżą, serce czasami bije jak szalone. Biorę mnóstwo leków i liczę na szybką operację. Wciąż próbują zbić mi temperaturę. No i kolejka na moją procedurę sprawdzania naczyń trochę się przesunęła. Może za tydzień przeprowadzą, choćby odpłatnie. To dobrze, nie trać optymizmu, uśmiechnął się Siergiej. Wiesz, podczas tej wyprzedaży zlikwidowaliśmy prawie całkowicie resztki starych kolekcji, a na nową już mamy ogromne zamówienie. Przyjemy. Twoje ostatnie szkice są po prostu niesamowite. Och, oby nie okazały się naprawdę ostatnie, westchnęła Lara. Boję się umrzeć podczas operacji. Gdyby tylko można było poznać swoją przyszłość. Wiedziałabym, na co liczyć. Jeszcze długo siedzieli, rozmawiając. Mąż obiecał coś wymyślić, żeby uspokoić Larę przed operacją. Trzymał ją za rękę, łagodnie się uśmiechał, patrząc prosto w oczy. Został w sali do wieczora, omawiając ważne kwestie produkcyjne, a potem wyjechał, ale nie do domu, lecz do zupełnie innej dzielnicy miasta, gdzie mieszkała jego kochanka, jedna z modelek z ich pokazu, Lera. Tam Siergiej wynajmował dla niej mieszkanie i opłacał wszystkie kaprysy młodej pięknej kobiety. Cześć! Pocałował kochankę w policzek na powitanie. Jak minął dzień! Siedziałam w kawiarni, poszłam na paznokcie. Wymieniała Lera swoje zajęcia. Zrobiliśmy sesję zdjęciową. Jak tylko fotograf prześle zdjęcia, pokażę ci. A jak tam twoja umierająca? Wkrótce nas opuści. Lera, nie mów tak, poprosił Siergiej. Daj spokój, nie udawaj świętego. Wiem, że nie możesz się doczekać, kiedy umrze, żeby dostać spadek. Nawet jeśli tak, jaki sens o tym gadać na prawo i lewo? Może już swoim koleżankom o tym opowiedziałaś, zapytał Siergiej. Język to masz długi. No co ty, Sierżik, zaśmiała się Lera, wszystko rozumiem. Teraz jesteś zależny od swojej staruszki, nie możemy się z nią kłócić. Jaka staruszka ma tylko 38 lat, odruchowo odpowiedział Siergiej. A ja dwadzieścia. Więc wszystko jest właśnie tak, zaśmiała się Lera. Droga dla młodych, staruszki, czas na śmietnik. Przecież sam do mnie biegasz, a nie siedzisz jak wierny pies u jej nóg. Więc sierioża, postaraj się bardziej, niech sporządzi testament na ciebie, bo potem zlecą się dalecy krewni. Daj spokój: Jestem mężem i wciąż spadkobiercą, ale gdyby przekazała prawa do zarządzania firmą, byłoby wspaniale. Dostęp do pieniędzy, kąt nad tym pracuje. I w ogóle nie naciskaj, z tym moja matka doskonale sobie radzi. Cierioża, a to prawda, że twoja żona nie jest pierwszą, którą tak z mamą obrabiacie, zapytała, mrużąc oczy, Lera. Bo chodzą plotki, Ptaszyna tu na ucho szepnęła. Że nie wyjechałeś z Moskwy od tak, a uciekłeś, ratując się przed synem swojej poprzedniej ofiary. Co za Ptaszyna? Zapytał ponuro Siergiej, zmieniając wyraz twarzy i nagle tracąc cały swój urok. Jeszcze raz mówię, gadaj mniej, lera, bo będę musiał i tobą się zająć w wolnym czasie. O, jakie my straszne! zaśmiała się ona. Ty byś tak żonę swoją straszył. Zresztą ona przecież przesądna, wykorzystałbyś to. I jak, zdziwił się Siergiej, przysłać jej ducha do sali? No po co tak brutalnie? Znajdź wróżkę. Taką, która powie wszystko, co trzeba. Z góry dowiedz się, na jakie punkty można nacisnąć, czym ją złapać. I do przodu, niech Twoje wróżby przepowiedzą coś strasznego, ale z możliwością uniknięcia tego. Oczywiście, jeśli przekaże część swojego losu innej osobie, niech to popchnie ją do przepisania biznesu. HM, interesujący pomysł, mruknął Siergiej, trzeba pomyśleć. Ona sama zdaje się nie jest przeciwko wszelkim nietradycyjnym metodom. A czemu nie wróżka? Gdzie tylko jej szukać? No, gdzie wszyscy szukają. W internecie, oczywiście. Wszyscy tam dawno się przeniesieli, uśmiechnęła się Lera. Jesteś mądry, więc poszperaj, przeczytaj opinie. W ciągu następnego tygodnia Siergiej, jak nakręcony, studiował lokalne wróżki i ich biografie. W tym celu musiał zapłacić zaufanej osobie za zbieranie informacji, ale było warto. Spośród wszystkich starców, wieszczek i mistrzyń układania kart, Siergiej znalazł tę jedyną, która na pewno mogła mu pomóc. Nazywała się Zemfira. Była rówieśniczką jego żony, nawet urodziła się z nią tego samego dnia. To Siergiej uznał za bardzo zabawny zbieg okoliczności. A jeszcze ta wróżka samotnie wychowywała pięcioro dzieci, troje własnych i dwoje adoptowanych. Najmłodsze dziecko miało problemy zdrowotne po upadku z wysokiego drzewa, mocno kulało. Potrzebna była droga płatna operacja, która mogła to skorygować. Oczywiście, można było czekać w kolejce na darmową lub otrzymać ograniczenia zdrowotne na całe życie, ale zaufana osoba doniosła Sergiejowi że Zemfira jest w rozpaczy, marzy o przywróceniu dziecku zdrowia i jest gotowa na wszystko. A jeszcze u wróżki w ostatnim roku nastały trudne czasy. Sama szczerze uważała, że to znaki spłamionej karmy i starała się nie podejmować się ciemnych spraw, z którymi wcześniej często przychodzili do niej klienci. Niedawno u Zemfiry spłonął dom. Podpalenie udowodniono, a wykonawcy nie znaleziono. Policja uznała, że wieżczka została pomszczona przez kogoś z konkurencji lub obrażonych klientów. Sama znała imię zleceniodawcy. Był to jeden z lokalnych biznesmenów, konkurent jej stałego klienta. Ten prowadził swoje interesy, kierując się jej radami. Łatwo unikał najtrudniejszych pułapek wrogów. A ci postanowili wyeliminować jego doradczynię, nie żałując dzieci, ale przeliczyli się. Zemfira uratowała się, wyprowadziła dzieci. Po tygodniu kupiła, choć wymagający remontu, ale nadający się do zamieszkania dom w innej dzielnicy miasta, wydając na niego swoje ostatnie oszczędności. Oczywiście wrogowie wpadli w szał, ale jeszcze bardziej utwierdzili się w przekonaniu, że Zemfira jest zaczarowana i urodzona pod szczęśliwą gwiazdą. Intrygi przeciwko niej przestali snuć, ale straty i tak były zbyt duże. Oczywiście dzieci nie odebrano, matka i ona była dobra, płacono zasiłki na starsze z powodu utraty żywiciela, młodsze ich nie otrzymywały, po adopcji i pomocy od państwa to było niewiele. Za swoje usługi kobieta również pobierała od klientów opłatę, ale była ona na tyle symboliczna, że często zostawała bez pieniędzy. Ludzie przychodzili do niej w wielkiej biedzie i rozpaczy, a w takich sytuacjach wyczerpują się nie tylko siły, ale i zasoby materialne. Zemfira przyjmowała wszystkich, którym mogła pomóc, ale jej siły nie były nieskończone. Gdyby tylko udało się rozwiązać problem z młodszym synem, ale jak dotąd udało się zebrać bardzo niewiele na operację. Do tej wróżki postanowił udać się Siergiej, wcześniej rozmawiając z matką. Ta w pełni poparła jego plan. Alerka, twoja nie jest głupia, wpadła na taki pomysł, dziewczyna ma mózg. Nie tylko urodę i młodość, zaśmiała się Ale Aleksiejewna. Dziś dzwoniłam do larki, udawałam kochającą teściową. Coś tam jest z nią nie tak, pośpieszyłbyś się, synku. Mamo, sam sobie z tym poradzę, warknął Siergiej. Już się poradziłeś ostatnim razem, nie uwierzyłeś, że twoja ukochana ma syna, do tego bandytę, ledwie uszedłeś z życiem. Powiedz dzięki, że żywy zostałeś, wszystkie oszczędności poszły na pokrycie szkód przed tym bandziorem. Tym razem się nie pomylę, krewnych u niej na pewno nie ma, uciał Siergiej. A alerce o mojej przeszłości niepotrzebnie mówiłaś, mamo. O czym mówisz, zdziwiła się, ale Aleksiejewna nic nie mówiła. Skąd ona to wie? Och, Siergiejku, bądź ostrożny, widocznie ta dziewczyna prowadzi jakąś swoją grę. A nas na drodze dolariszkowych milionów nic nie powinno zatrzymywać. Tak, rozumiem, jutro już spotykam się z Wróżką, nie martw się, wszystko będzie w porządku. Siergiej zakończył rozmowę. Na noc jeszcze raz przeczytał przesłaną przez informatora biografię Zemfiry, nie można było się pomylić. W rozmowie z Wróżką, zamierzał odwołać się do jej głównych bolączek. Następnego dnia spotkał się z Zemfirą w jej domu. Niski drewniany dom z okopconą podłogą, wiszące na strychu zioła, piszczące na podwórku dzieci, wszystko to od początku go irytowało. Wydawało się jakieś nienaturalne, teatralne. Siergiej wszedł do pokoju, gdzie siedziała kobieta. Wbrew swojemu egzotycznemu imieniu, jej wygląd nie był wschodni, jasnowłosa. Jasnooka wyglądała zupełnie zwyczajnie, a jedynie luźny kaftan i opaska na czole dodawały jej pospolitemu wyglądowi pewnej tajemniczości. Co cię do mnie sprowadza? Jakie smutne serce? Zapytała wróżka. Nie będę opowiadał bajek, wymyślał zmyślonego powodu swojej wizyty, odpowiedział Siergiej. Jesteś teraz w trudnej sytuacji i mogę rozwiązać ten problem. Oczywiście, jeśli zgodzisz się mi pomóc. To coś nielegalnego, sprecyzowała Zemfira. Mam dzieci, nie pójdę na przestępstwo. I nie musisz uspokoił ją Siergiej. Twoje zadanie jest proste: musisz skłonić pewną kobietę do podjęcia decyzji korzystnej dla mnie, a więc i dla ciebie, Zemfira. Kobieta to moja żona, dość przesądna, ale nie głupia. Musisz to wziąć pod uwagę. Nie uwierzy w oczywiste kłamstwo. A więc żona. Uśmiechnęła się gospodyni. Oczywiście, że umiera, a Tobie potrzebny jest testament lub coś w tym rodzaju. Miło mieć do czynienia z inteligentną osobą. Drapieżnie uśmiechnął się Siergiej. Jeszcze jedno, moja żona jest przesądna. W ich rodzinie krąży legenda o jakiejś klątwie żeńskiej, Szczegółów nie znam, ale wszystkie umierają na serce i młodo. Rozumiem. A twoja żona ma oczywiście chorobę serca. Tak, czeka ją operacja. Musi podpisać dokumenty przed nią i jak najszybciej. Ale przecież rozumiecie, to nie są żarty. Mam dar, którym nie można tak po prostu zarządzać lub dysponować według własnego uznania. A to, co proponujecie, to oszustwo. Posłuchajcie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, po prostu podajcie cenę, uśmiechnął się Siergiej. O swoim darze i innych rzeczach opowiecie mojej żonie i innym łatwowiernym głupcom, gotowym tego słuchać. Teraz przed wami stoi człowiek z pieniędzmi i jestem gotów otworzyć portfel, tylko podajcie kwotę. Dobrze, zgadzam się na waszą propozycję. Naprawdę potrzebuję pieniędzy. Ale jest warunek, nie będzie jawnego kłamstwa, a środki, które popchną waszą żonę do właściwej decyzji, wybierze ona sama. Nie wtrącajcie się w żadnym wypadku, inaczej nasza umowa zostanie unieważniona. Dobrze. Siergiej napisał swoją propozycję na kartce. Czy to Wam odpowiada? Tak. Chcę otrzymać połowę od razu odpowiedziała Zemfira drugą po wszystkim. No, to sprawiedliwe odpowiedział Siergiej czy może być przelew bankowy tak. Podpiszcie, że to zwrot długu lub darowizna, coś takiego, poprosiła Zemfira, podając numer telefonu. Siergiej kiwnął głową. Umówili się spotkać przy szpitalu następnego dnia. Teraz musiał przygotować żonę na wizytę wróżki. Lara zdziwiła się, że mąż przyjechał w środku dnia. W tym czasie miała badania i zabiegi. Odwiedzających wpuszczano niechętnie, ale serioża przedostał się do sali i radośnie oznajmił. Będziemy mieć najlepszego specjalistę. Jutro przyjedzie. Znalazłeś jakiegoś nowego lekarza? Zdziwiła się Larysa. Nic mi nie mówiono. Nie pamiętasz, rozmawialiśmy o nietradycyjnych metodach. I oto znalazłem jedną wróżkę, najlepszą w swoim fachu. Jest gotowa cię skonsultować. Zajrzyj w przyszłość, na pewno jest świetlana. No dobrze, ostrożnie zgodziła się żona. Właściwie wolałabym zapytać o klątwę. Czy twoja wróżka zna się na takich rzeczach? Oczywiście. Zemfira to bardzo znana i rozpoznawalna osoba, wielu ją poleca. Sam ledwo dostałem się na konsultacje, po znajomości i jeszcze musiałem zapłacić. No, skoro tak się starałeś, to nie ma sensu odmawiać, uśmiechnęła się Larysa. I w ogóle w rozpaczy łapie się brzytwy. Może w moim przypadku to wygląda właśnie tak. Przyprowadź wróżkę. I dziękuję, że się nie poddajesz. Bez ciebie bym się poddała. Smoknęła męża w policzek. Ten wyszedł z oddziału, pojechał do zakładu, potem do atelier. Siergiejowi podobała się ta rutyna. Czerpał przyjemność, wyobrażając sobie, jak stanie się jedynym właścicielem biznesu żony. Pozostało tylko trochę poczekać. A Lara zapisze testament na jego nazwisko. A potem operacja i okres po niej, a mało co może pójść nie tak. A on zostanie bogatym, niepocieszonym wdowcem z gotowym biznesem i milionami na kontach. Następnego dnia o umówionej porze Zemfira przyjechała do kliniki. Była gotowa wykonać to, na co umówiła się z Siergiejem. Prowadził ją do sali żony. Lara, zmęczona dziennymi zabiegami, półleżała na poduszkach. Jej ręka lekko drżała, na szyi pulsowała niebieska żyłka. Oto, Laroczka, to Zemfira. Mam nadzieję, że jesteś w stanie teraz z nią porozmawiać, powiedział Siergiej. Tak, oczywiście, wyszeptała Larysa, przecież już jesteście tutaj. Zemfira usiadła na skraju łóżka, wzięła jej rękę. W głowie natychmiast przemknął strumień dziwnych, niespójnych obrazów. Wróżbitka prawie zemdlała od ich jasności i realizmu. Zbladła i bezsilnie opuściła rękę Warisy na łóżko. Jak się pani czuje? Może wezwać lekarza? Zatroszczył się Siergiej, dziwiąc się aktorskim zdolnościom Wróżbitki. Ale ona nie udawała. Była naprawdę wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Wszystko w porządku. To wizja. Zaraz dojdę do siebie. Czy mogę prosić o wodę? Poprosiła Zemfira. Siergiej wyszedł z sali, udał się do dystrybutora wody. Potem szukał jednorazowych kubków, których nie było na miejscu. A wracając do sali, usłyszał słowa Zemfiry: Ogólnie rzecz biorąc, radzę pani teraz spisać testament i zgodzić się na operację. Nie widzę śmierci, ale może być śpiączka lub długa rehabilitacja. Pani mężowi przydadzą się dokumenty, na podstawie których będzie mógł sam podejmować decyzje, podczas gdy pani będzie niezdolna do działania, rozumie pani. Wstrząśnięta łara tylko pokiwała głową. Potem zapytała: A moje przekleństwo jest prawdziwe. Czy coś pani widziała? Powiem tak. Mogłaby pani również przewidywać, gdyby chciała, ale pani tego nie chce. Kanał został zamknięty. A jako odpłata karmiczna, ciężka choroba. I jeszcze. Nie wiem dlaczego, ale nie widzę żadnego przekleństwa na waszym rodzie. Może to naprawdę bajki, w które wierzyły kobiety waszej rodziny. A może to po prostu dziwne zbiegi okoliczności? Siergiej wszedł do sali, podał szklankę wody. Wróżbitka łapczywie zaczęła pić. Teraz odwiozę Zemfirę i wrócę, obiecał Siergiej żonie. Ale nie można wysyłać kobiety samej, ma daleko do domu. Sierioszka, jaki ty jesteś troskliwy, uśmiechnęła się Warisa. Najlepszy mąż na świecie. Z przesadnie słodkim uśmiechem Siergiej wyszedł z sali, ciągnąc za sobą wróżbitkę za rękę, posadził ją w samochodzie i wykrzyknął. Co to w ogóle było? Po co jej to wszystko obiecałaś? A jeśli ona w ogóle nie będzie chciała pisać testamentu czy pełnomocnictwa, to żadnych pieniędzy już nie zobaczysz, a to, co już przelałem, to za dużo za Twoje usługi. No cóż, odpowiedziała Zemfira, zobaczysz jeszcze, jak to się wszystko potoczy, przystojniaku, a ja sama wrócę, nie musisz mnie odwozić. Wróżbitka opuściła samochód swojego dziwnego klienta i powoli odeszła. Niewiele ją obchodziły słowa o obcięciu zapłaty, bardziej martwiła ją wizja, która ją nawiedziła, gdy tylko wzięła kobietę za rękę. A Siergiej tymczasem wrócił do żony, jak zwykle przybierając na twarz wesoły uśmiech. No i jak się czujesz? Wróżbitka cię nie zmęczyła. Żałuję, że ją wezwałem. Nie wszystko w porządku, dała mi nadzieję. Ale powiedz, czy ta kobieta nie mówiła nic więcej. Może jakieś dodatkowe rady? Mam wrażenie, że coś zostało niedopowiedziane. Nie to wszystko, odpowiedział Siergiej. Ona w ogóle dziwna, prawie biegiem uciekła ode mnie, nie dała się odwieźć do domu. Ach, nie myśl o niej, przecież wkrótce masz operację. Tak, wiem. Zaproś proszę notariusza na jutro i niech księgowy też przyjedzie. Musimy z nimi porozmawiać na wszelki wypadek. Oczywiście, kochanie. Ale jestem pewien, że wszystko będzie dobrze, zapewnił ją Siergiej. Wracając wieczorem do domu, w sercu triumfował. Wszystko poszło nawet lepiej, niż się spodziewał. Jego przesądna żona dobrowolnie była gotowa spisać testament, a na opłacie usług tej zemfiry udało się nieźle zaoszczędzić. Radosny zadzwonił do Lerii z nadzieją na spotkanie, ale była zajęta. Potem Siergiej skontaktował się z matką. Kobieta ucieszyła się z wiadomości, ale też nie mogła długo rozmawiać. Tymczasem do sali Łarysy zajrzał miły mężczyzna około czterdziestki w białym fartuchu. Nigdy wcześniej go nie widziała. Dobry wieczór, chciałem się przedstawić, opowiedział. Pański lekarz Konstantin Michajłowicz, będę przeprowadzał operację. Pani lekarz prowadzący uznał, że tak będzie bezpieczniej. Mam więcej praktycznego doświadczenia, a w ogóle to napisałem doktorat na temat takich operacji. Nie martw się, zaleczy cię, będziesz chodzić po górach i biegać w maratonach. Naprawdę? Jakoś trudno w to uwierzyć, uśmiechnęła się Lara. Mąż nawet sprowadził dziś wróżkę, miała wizję. Tak, przestańmy z tymi antynaukowymi domysłami, uśmiechnął się Konstantin Michajłowicz. Jestem materialistą. Wierzę tylko w naukę i w to, co mogę dotknąć własnymi rękami, wszystko, co chcieliśmy zrobić. Tak więc cuda, babki, wróżki, w to nie do mnie. Ale wolę zwycięstwa u pacjentów doceniam. Od dzisiaj, Larysa, jesteśmy jednym zespołem. A od harmonii naszej pracy zależeć będzie wynik. Pomożesz mi? Lara słabo kiwnęła głową. Ten doktor zdecydowanie jej się podobał, a nawet serce zabiło trochę szybciej i nie czuła się chora, ale była mężatką, a on zapewne nie był samotny. Lara wyrzuciła te nietypowe myśli z głowy i zamknęła oczy. Chciało jej się spać. W tym czasie Zemfira w domu kładła dzieci spać. Skończywszy, poła do kuchni, gdzie jej matka Alfia parzyła kawę, by wróżyć z fusów. Mamo, wyobraź sobie, co się dziś stało. Powiedziała córka. Widziałam coś bardzo dziwnego. Kiedy wzięłam za rękę jedną pacjentkę w szpitalu, potrzebuje operacji. I co zobaczyłaś? Sama wiesz, niekontrolowane obrazy są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy pochodzą od osoby na progu życia i śmierci. Opowiedz. W sumie widziałam przeszłość, daleką, porodówkę, ciebie i jeszcze jedną kobietę podobną do mnie teraz. Noc, ciemno, przynoszą wam do karmienia niemowlęta. To dwie dziewczynki, małe, obie z żółtaczką i mniej więcej tego samego rozmiaru. Po prostu dwa pakunki z krzyczącymi buziami. Nawet nie pozwalają wam przyjrzeć się tym dzieciom, nie mówiąc już o trzymaniu. A potem położna zabiera je do innego pokoju, coś mamrocze, zdejmuje z nóg maluszków opaski i zamienia je miejscami. Rano przyniosą ci mnie, a mojej matce, twoją rodzoną córkę. Córeczko, przecież mieliśmy podejrzenia, westchnęła Alfia, ale nie było dowodów. Czyli dziś spotkałaś tę dziewczynkę, moją rodzoną córkę? Wydaje mi się, że tak, mamo! kiwnęła Zemfira. Ale jak jej o tym powiedzieć, nie przestraszywszy jej? Pytała jeszcze o klątwę rodzinną, mówiła, że w ich rodzinie wszyscy umierają. Kobiety z powodu serca, a ja powiedziałam, że tego nie widzę. I słusznie to jest na mnie. Nie to nie jest na tobie, westchnęła Alfia. Po prostu ty też masz dar, jak ona, a kobiety z waszego rodu odmawiały praktykowania widzenia, więc płaciły zdrowiem. Ty swój dar wykorzystujesz, kontrolujesz. To mnie kiedyś przekonało, że jesteś moją córką. Ale wiesz, Zimoczka, nie smuć się, czasem przybrani są bliżsi niż rodzeni. Masz, spójrz, sama masz dwoje, czyżbyś kochała ich mniej niż rodzone. Nieco ty, mamo, oburzyła się Zemfira. To nie myślałam, że przestaniesz mnie kochać teraz, ale trzeba znaleźć dowody. Larysa oczywiście domyśla się, że ma też szósty zmysł, ale tym jej nie przekonamy. Masz chyba przyjaciółkę w porodówce, może sprawdzić archiwa. Potrzebne są imiona i dane położnych, które dyżurowały pierwszej i drugiej nocy po porodach. Tak, córko, dowiem się. Ale uważaj, nie planuj zemsty, nie wiemy, dlaczego ta kobieta tak zrobiła, jakie były okoliczności, najpierw trzeba to zrozumieć. Dobrze, mamo, i dowiedz się szybko, Larysie wkrótce robią operację, chcę potem ją wesprzeć. Następnego dnia w sali szpitalnej był tłum. Oprócz lekarza prowadzącego, który właśnie przywiózł larysę z angiografii, była ona potrzebna do określenia światła naczyń, w sali znajdowali się notariusz, prawnik i księgowy. Siergiej również zaproponował, aby zostać, ale Lara go odesłała. To jeszcze bardziej utwierdziło męża w przekonaniu, że to on będzie głównym spadkobiercą. A Larysa, upewniwszy się, że jej słuchają, zaczęła wydawać polecenia. Lekarz pozostał w sali, martwiąc się o zdrowie pacjentki. Ta młoda kierowniczka była mu w jakiś sposób sympatyczna. Tak więc chcę, abyście tymczasowo, tylko na czas mojej operacji i na wypadek ewentualnej śpiączki, przekazali prawo podpisu naszej księgowej, ninie wasiliewnej, zwróciła się do prawnika Lara. Wam ufam jak sobie samej. Najlepszej przyjaciółce mamy można i firmę na czas przekazać. Słoneczko nasze. Wszystko skontroluję, zrobię, rozpłakała się Nina Wasiliewna. A ja już myślałam, że całkiem cię omotał ten lekko duch, Sierioszka. Patrz, jak ogonem merda w szpitalu nikogo do ciebie nie wpuszcza. Naprawdę? Zdziwiła się Lara. A ja nie wiedziałam. Tak, z tym zdecydowane. Ciociu Nyną, proszę pamiętać, że według testamentu również robię was zarządcą. Tak więc teraz notariusz. Jeśli mnie nie stanie w wyniku tej operacji lub po niej, zapisuję wszystkie swoje pieniądze i nieruchomości dzieciom z chorobami serca. Trzeba adresowo znaleźć dzieci i opłacić im procedury. Firmę sprzedać lub zamknąć, a uzyskane pieniądze również przeznaczyć na cele charytatywne. A swojemu mężowi zapisuje samochód. Niech to będzie rekompensata za te trzy lata małżeństwa. Doktorze, potwierdzicie, że jestem teraz w stanie podejmować decyzję? Tak, potwierdzam, odpowiedział Konstanty Michajłowicz. Dlaczego tak męża skrzywdziliście, Laryso? On twierdzi, że ożenił się ze mną z miłości, a nie z wyrachowania, dlatego otrzymuje moją wdzięczność w takiej formie. W końcu wszyscy opuścili salę. Lara poprosiła personel medyczny, aby odpowiadał wszystkim odwiedzającym, że odpoczywa. Dziś nikogo nie chciała widzieć. Nie mogąc spotkać się z żoną, Siergiej wdarł się do gabinetu Konstantego Michajłowicza. Doktorze, co to za nowiny? Żona nie chce mnie widzieć. Posłuchajcie. Miała bardzo ciężki dzień. Duża procedura diagnostyczna, przygotowanie do operacji, jeszcze te sprawy. Czego chcecie? Niech odpocznie. A operować będziecie, wy czy poprzedni lekarz? zapytał Siergiej, tracąc wszelką ostrożność. I ile będzie kosztować, żebyście się za bardzo nie starali? Co wy? Skoczył z miejsca Konstanty Michajłowicz. Nienormalny? Zaraz wezwę policję. Mamy tu kamery i nagrania w gabinetach z dźwiękiem. Chcecie zobaczyć? Przecież żartowałem, co wy? Pobladł Siergiej. Denerwuję się, doktorze, to był tylko głupi żart. Wynoście się. I nie ważcie się zbliżać do mojej pacjentki, dopóki trwa okres rehabilitacji, inaczej nagranie trafi do odpowiednich organów, zagroził lekarz. Siergiej wyszedł, a Konstanty Michajłowicz swoim osobistym rozporządzeniem zakazał wszelkich odwiedzin Lary. O wszelkich wizytach ochrona szpitala i personel mieli mu osobiście zgłaszać. Szczególnie dotyczyło to krewnych pacjentki. Upewniwszy się, że teraz Larysa jest bezpieczna, poszedł wydać polecenia dotyczące jutrzejszej operacji. W tym samym czasie Alfia opowiadała Zemfirze o tym, co udało się dowiedzieć jej znajomej w szpitalu położniczym? Okazało się, że obie noce dyżurowała tylko jedna położna. Tak, to było niezgodne z zasadami, ale brakowało personelu, brali po kilka zmian z rzędu. Dane tej kobiety i jej domowy telefon również były. Tyle, że okazały się bezużyteczne. Położna od dłuższego czasu była nowicjuszką w klasztorze. Służyła jako siostra miłosierdzia w hospicjum dla niepełnosprawnych. Zemfira mimo wszystko chciała spotkać się z tą kobietą. Miała jej adres. Dowiedziawszy się o przyczynie wizyty, położna, która przedstawiła się jako siostra Anny, zgodziła się przyjąć gościa na podwórzu hospicjum. Dzień dobry. Mówi pani, że chodzi o czyn, którego dopuściłam się podczas pracy na oddziale położniczym. Powiedziała. Tak, o to chodzi, i kiwnęła Zemfira, dlaczego zamieniła nas pani miejscami? A, czyli jesteś jedną z tych, westchnęła kobieta. Przed tobą naprawdę jestem winna. Przepraszam cię! Od dawna proszę o to Boga. Oto, nawet do klasztoru odeszłam i nie miałam nadziei, że skontaktuję się z kimś z tych niewinnych dusz, które skazałam na zmianę losu. A oto ty! Znaczy, że mnie z góry wybaczono. Dlaczego więc zamieniła nas pani miejscami oburzyła się zemfira. Oszalała pani? Chciała pani zaszkodzić? Co to za dziwne eksperymenty? Przyznam szczerze, dwa razy tak było. Druga para, chłopcy, urodzeni innego dnia. Ich też zamieniłam. A powód jest prosty. Werka, twoja matka, odebrała mi chłopaka. On oczywiście potem ją też prawie od razu porzucił, a ożenił się z inną. I ta urodziła chłopca. I właśnie jego też pani zamieniła. Zemściła się pani. Jak rozumiem? zapytała Zemfira, rozumiejąc, że nie żywi urazy do tej kiedyś szalonej w swojej ślepej złości kobiety. Tak, wybacz mi, dziewczyno, odpowiedziała położna. Swój grzech już odpokutowałam, widocznie. Teraz za ciebie będę się modlić, za Zemfirę, służebnicę Bożą. Och, lepiej za chorą Larysę, poprosiła wróżka. Teraz jej bardziej potrzebne. Oczywiście. Chcesz, w klasztorze za zdrowie odprawiają, poproszę siostry. Rzuciła się jej na szyję Anny. Tak, nie zaszkodzi. Będzie jej bardzo trudno, odpowiedziała Zemfira i odeszła. Następnego dnia operowano Larysę. Zemfira próbowała dodzwonić się, nie udzielano jej informacji. A przed szpitalem, już oburzony krążył mąż, którego teraz też dalej niż do posterunku ochrony nie wpuszczano. Zdesperowany, by uzyskać informacje od lekarzy, Siergiej pojechał do pracy. I tam przekonywaniami i groźbami zdołał rozmawiać z prawnikiem. Co wczoraj Larysa Was zebrała u siebie? Dopytywał się Siergiej. Testament pisała, dyspozycję wydawała. Tak, dokładnie tak było. Na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, potwierdził prawnik. A gdzie wtedy jest moje prawo podpisu? Oburzył się Siergiej. Co się w ogóle dzieje? Nie jest u pana i odpowiedział zduszonym głosem prawnik. U innej osoby. Jej Larysa bardziej ufa. Czyżby tobie. Rzucił się na niego z pięściami Siergiej. Nie, nie une Wasiliewny. I to ona według testamentu wszystkim zarządza, a panu właścicielka pozostawiła samochód, reszta na cele charytatywne. Jak to? I firmę. Opuściwszy ręce, usiadł na najbliższym krześle Siergiej. I dom. Konta w banku. Czy ona oszalała? Jeśli umrze, wszystko zaskarżę. Raczej się nie uda. Przy notariuszu lekarz potwierdził i zaświadczył jej zdolności umysłowe, szepnął prawnik. A co to za lekarz? Ten. Konstantin Michajłowicz. Dopytał Siergiej. Ale się wpakowałem. Od tego momentu już nie myślał o spadku, a modlił się. Żeby żona przeżyła, a jeśli coś się z nią stanie, pieniędzy na pewno nie zobaczy. Matka go po prostu rozerwie za taki upadek, kolejny zresztą. Po operacji Larysa przez jakiś czas była pod wpływem narkozy i w tym stanie widziała dziwny sen. Była w nim jej mama i inna kobieta z twarzą Larizy, bardzo do niej podobna, i postać w białym fartuchu zmieniająca metki na nóżkach i rączkach dzieci. Ocknąwszy się, Lara krzyknęła, ale nikomu nie mogła opowiedzieć o swoim widzeniu. Konstantin Michajłowicz sam powiedział, że jest materialistą, a mężowi jakoś już nie ufa zbytnio. Nie dodzwoniwszy się do Larii, Zemfira postanowiła sama pojechać do szpitala. Tam długo jej nie wpuszczano. Biegali, naradzali się, ale potem jednak pozwolono na odwiedziny na osobistą prośbę chorej. No ty, naprawdę jak księżniczka w wieży zaśmiała się z progu Zemfira, musimy porozmawiać. Tak, to lekarz nakazał, żeby nikogo nie wpuszczać, wyjaśniła Lara, ale ja też chciałam porozmawiać. Wiesz, pod narkozą widziałam dziwny sen, w którym była kobieta z moją twarzą i mama, którą znałam, i jeszcze dziewczynka, myślę, że to ty. Tak, to prawda, potwierdziła Zemfira. Włączyła nagranie swojej rozmowy z siostrą Anną. Larisa słuchała go we łzach, potem smutno się uśmiechnęła. Chciałabym zobaczyć mamę, wyszeptała Nie masz nic przeciwko? Nie. Skądże uznajmy, że to los nas połączył, a ja zyskałam siostrę, o której zawsze marzyłam. Przytuliły się, a potem zaczęły rozmawiać o życiu, dzielić się nowinkami. Przy tej czynności zastał je Konstantin Michajłowicz. No co, wy tu moją pacjentkę męczycie zażartował, marszcząc brwi. Zemfira, może i jesteś jej siostrą, ale nie powinnaś tak się wysilać pierwszego dnia. Ja sam ją zabawię, właśnie teraz jest czas na badanie. Powiedziałam, że jesteś moją siostrą, szepnęła Lara do Zemfiry, inaczej nie zgodziłby się wpuścić. Przecież prawie nie skłamałam, odpowiedziała ta i zaśmiała się. Jutro przyjdziemy do ciebie z mamą. I z siostrzeńcami Konstantin Michajłowicz wpuścicie ich. Zrobiła żałosną minę Larisa. Zobaczymy, jak się będziesz zachowywać zażartował doktor. Ale na razie nie widzę przeciwwskazań tylko obiecaj mi, że nie będziesz tu płakać dobrze. Bo siostry już patrzą na Was jak na meksykańską telenowelę z korytarza. Zemfira wyszła, a Larisa zaczęła rozmawiać z doktorem. Równocześnie ten przeprowadzał badanie i był bardzo zadowolony ze stanu pacjentki. O mężu w rozmowie z nim nie wspominała i nawet trochę kokietowała. Na przykład dowiedziała się, że Konstantin Michajłowicz jest rozwiedziony i nie ma dzieci. Następnego dnia cała duża rodzina zemfiry pojawiła się po obiedzie w szpitalu. Larisa na początku była trochę oszołomiona takim napływem gości. Ale widząc swoją mamę, zrozumiała. Błąd był wykluczony. Były podobne jak dwie krople wody. A Zemfira, jeśli się przyjrzeć, przypominała młodą Wierę. te, która wychowała Larę i dała jej drogę w życiu. Słuchaj, uważam, że powinniśmy sprawiedliwie podzielić mój majątek. Tłumaczyła Larisa Zemfirze. Firmę założyła Wiera, a ty jesteś jej rodzoną córką, masz do tego pełne prawo. Wypiszę się ze szpitala i się tym zajmę. Larisa, nie potrzebujemy niczego. Już się znalazłaś, to radość. Mama jest szczęśliwa, dzieci zyskały nową ciocię, która jeszcze nie widziała wszystkich ich sztuczek. Przy okazji, makary będzie proponował jazdę na deskorolce, nie zgadzaj się. Raz z nim jeździłam, potem leczyłam wstrząs mózgu, poradziła jej zemfira. Och, przestań, już wszystko postanowiłam, majątek jest przedmałżeński. Ale z twoim małym trzeba coś zrobić, niech miejscowy chirurg go obejrzy. Lar, nie trzeba, już wszystko przeglądali, operacja jest konieczna. Trzeba czekać na kwotę, ale to długo trwa. Im szybciej zrobimy, tym lepiej. A prywatnie można to zrobić. Dopytywała Larisa. Dam pieniądze, choćby teraz, wyślę je do ciebie kurierem. Prywatnie można, zafrasowana odpowiedziała Zemfira. Wygląda na to, że żebrzemy u ciebie o pieniądze. Przestań to moi siostrzeńcy, wnuki mamy, jak chcę, tak rozpieszczam i w ogóle jestem tu chora, a więc moje życzenia to rozkaz. Przekręciła wszystko w żart Larisa. Następnie zadzwoniła do najniwa Wasiliewny, poprosiła, żeby dostarczyła potrzebną sumę pod adres zemfiry. Ta się zgodziła, ale sama nie mogła pojechać, córkę zabrali do porodu. Uznając, że nic wielkiego się nie stanie, Nina Wasiliewna dała Sergiejowi adres i pieniądze, które były przeznaczone dla Zemfiry. Dużo więcej niż było potrzebne, bo Lara szczerze chciała poprawić życie siostry. Na widok takiej sumy pieniędzy Sergiuszowi natychmiast zaświeciły się oczy. W najbliższym załuku znalazł włóczęgę, któremu obiecał trochę pieniędzy za proste zadanie. Ten miał udawać bójkę, zadając sergiuszowi kilka siniaków, wyrwać mu torbę i uciec. Całe to przedstawienie miało być odegrane pod kamerami monitoringu. Za taki napad włóczęga otrzymywał wynagrodzenie, niewielkie, ale całkiem przyjemne. Torbę z pieniędzmi, o której zawartości chłopak nic nie wiedział, trzeba było przekazać kochance sergiusza, larysie, w kwartał od miejsca bójki, tam gdzie nie było ani latarni, ani kamer. W Serbiusz wytłumaczył, że to taki żart. Chcą zażartować z człowieka, który pracuje w budynku jako ochroniarz, nauczyć go rozumu. Chłopak uwierzył, potrzebował pieniędzy. Sam Serbiusz rozumiał, że wplątuje niewinnego bezdomnego i naraża go na więzienie. Ale chciwość była silniejsza. Początkowo inscenizacja szła zgodnie z planem. Serbiusz zadzwonił do żony, poinformował, że zawiezie pieniądze. Ponieważ Nina Wasiliewna jest zajęta. Larysie to nie bardzo się spodobało, ale nie zmieniła niczego. Napad również odbył się dokładnie na czas. Włóczęga zadał Sergiuszowi kilka siniaków, potem wyrwał torbę i rzucił się z nią do ucieczki, ale uderzył zbyt mocno, nie przewidział. Sergiusz upadł, tracąc przytomność. A włóczęga przestraszył się, zatrzymał się pod najbliższą latarnią, żeby wyrzucić torbę i zobaczył jej zawartość paczki pieniędzy. Przestraszył się jeszcze bardziej, rzucił się do ucieczki, nie wypuszczając torby z rąk. Na spotkanie ze wspólniczką swojego zleceniodawcy nie poszedł, wolał ukryć się w ustronnym miejscu, a sam w tym czasie przeżywał wyrzuty sumienia. Sergiusz, odzyskawszy przytomność, wezwał karetkę i policję, ale jego rany okazały się nie takie poważne. Żona w ogóle nie uwierzyła w opowieść męża o napadzie. Zbyt gładko opisywał swoje wyczyny i próbował uniknąć odpowiedzi na pytanie: Jak włóczęga zdołał chwycić i ukraść tak dużą sumę? Niemniej jednak, jako właścicielka tych środków, złożyła zawiadomienie na policję. Przesłuchiwać Larys przyjechali prosto do szpitala. A kilka dni później włóczęga sam zgłosił się z torbą na najbliższy komisariat. Tam wysłuchano jego historii, zwrócono uwagę na podobne zdarzenie. Pieniądze ostatecznie zwrócono właścicielce. Larysa odmówiła oskarżenia biedaka, który okazał się całkiem porządnym facetem. Młody człowiek, który nazywał się Aleksander, spędził kilka dni w celi, a potem go wypuszczono. Sergiusz nie przeszedł tak łatwo. Policja miała do niego pytania w związku z inscenizacją przestępstwa, na tyle poważne, że musiał na nie odpowiedzieć. Larysa nie stanęła w obronie męża. Zemfira opowiedziała jej o tym, jak Sergiusz zapłacił, by ta przekonała żonę do sporządzenia testamentu. A Konstanty Michajłowicz opowiedział o próbie przekupstwa przed operacją. Larysa natychmiast złożyła wniosek o rozwód i przekazała go swojemu prawnikowi. Byłego męża poprosiła o opuszczenie domu, a księgowemu poleciła zwolnić oszusta. Sergiusz był oburzony. Ale wkrótce miał inne problemy. Oskarżono go o kradzież środków od własnej żony. Zawiadomienie już złożyła, a wszystkie znalezione i zwrócone przez Aleksandra, tego samego bezdomnego, pieniądze zostały dołączone do sprawy jako dowody rzeczowe. Ale dla małego bratanka syna Zemfiry znalazły się jeszcze pieniądze. Chłopcy przeszli operację, a on z babcią Alfią pojechał na rehabilitację do specjalnego sanatorium dziecięcego, które specjalizowało się w takich urazach. Do domu Larizji, podczas gdy leżała w szpitalu, przeprowadziła się Zemfira z dziećmi. Powoli oswajali się z nowym miejscem. A Larysa po raz pierwszy była zadowolona, że zdecydowała się zbudować tak ogromny dom. W nim wszystkim wystarczyło miejsca. Wypisując się już jako rozwiedziona kobieta, zdecydowała się na spotkanie z siergiem. Śledczy nie miał nic przeciwko. No, witaj, serioza powiedziała, mrużąc oczy i patrząc na byłego męża. Ten w więzieniu zeszpetniał, policzki zapadły, a spojrzenie pozostało zuchwałe. Co i tu mi się nie udało, co? uśmiechnął się Siergiej. Tyle czasu z tobą straciłem. I wszystko na próżno. Rozpadło się na takiej drobnostce. A to prawda, że nie jestem pierwszą ofiarą twojego uroku, zapytała Larysa. To dlatego uciekłeś z Moskwy, gubiąc kapcie. A ja się cieszyłam, że taki wspaniały projektant postanowił przenieść się do naszej dziury nie inaczej, jak dla moich pięknych oczu. A twoja matka, ona naprawdę jest twoją matką, czy to tylko wspólniczka, która ją udawała? Naprawdę. Ona siedziała u mnie, wielokrotnie sądzona za oszustwo. To u nas rodzinne kontynuują dynastie, że tak powiem. A w ogóle dorastałem w domu dziecka. Tam nauczyłem się szyć, zdobyłem kwalifikacje, i potem poszedłem na projektowanie. Tam mnie znalazła. Przyjechała do mieszkania, które dostałem jako sierota i zaczęła rządzić. Rozczuliła, potem wzięła w obroty. Oto cała historia. Jestem współuczestnikiem jej przestępstw. A gdybym odmówił, tak czy inaczej więzienie by mi groziło, wydałabym mnie, mamusia. No cóż, dobrze, że przeżyłam i dowiedziałam się o tobie tyle nowego i interesującego, serioża, ironicznie uśmiechnęła się Larysa. Ale w ogóle jestem ci wdzięczna. Swoją niepohamowaną chciwością uruchomiłeś ciąg wydarzeń, w wyniku których zyskałam prawdziwą rodzinę. To nie znaczy, że wszystko zostało zapomniane, ale za to jestem wdzięczna. No cóż, z tobą się konkretnie przeliczyłem. wyrwało się Siergiejowi. Od razu myślałem, że wszystko układa się zbyt gładko. Samotna, bogata, z domem, samochodem, jeszcze i zachorowała. Ale to po prostu prezent w pudełku. Bierz i rozpakowuj. A no, jak to? Twardy z ciebie orzech, Lara, od razu nie rozgryziesz. Z tego spotkania z byłym mężem Larysa wychodziła zasmucona. Było jej trochę żal Siergieja, ale najbardziej dręczył ją żal do samej siebie. Uwierzyła temu człowiekowi, pokochała go, cieszyła się ze wszystkiego, co robił i mówił, a dostała cios w plecy. No jak po czymś takim można w ogóle ufać mężczyznom? Larysa wróciła do domu w okropnym nastroju i bardzo się zdziwiła, widząc przed domem Aleksandra. Tego bezdomnego, który zwrócił pieniądze. Stał i rozmawiał z Zemfirą. Ta, zauważywszy Larę, przyjaźnie machnęła ręką. O, oto siostra idzie, zaraz ją zapytamy. Laryso, czy w osiedlu nie potrzebujecie ogrodnika lub dozorcy? Sasza potrzebuje pracy najlepiej z zamieszkaniem. Przy okazji powiedział mi swoje nazwisko. Wydaje się, że to jeden z tej pary chłopców, których też zamieniono w szpitalu. Oczywiście twojej mamy już nie zapytamy, ale skanią z, z nim pojadę. Słuchaj, a może do mnie na produkcję jako pomocnika i stróża, zaproponowała Larysa. Tam jest dobre ciepłe pomieszczenie, a w samym zakładzie prysznic, toaleta, w ogóle wszystkie wygody. Kamery, sieć i nadzoruj. No cóż, z kamerami już się związałem, zaśmiał się Aleksander. No w ogóle, w moim przypadku Ceo wybierać. Jestem z wykształcenia ślusarzem, mogę coś naprawić, o w ogóle pracy się nie boję. Ma meldunek w baraku, a ten dawno zburzono, rodzice zmarli i nowe mieszkanie chłopakowi nikt nie przydzielił, tak się biedny tuła, żałowała Zemfira. No to pomóżmy, Ceo. No, my to w ogóle na ratowników się chyba zapisaliśmy, zaśmiała się Larysa. Ciągle obce losy układamy. Nie martw się, nie zostawimy saszy. A na razie nakarm go i umieść gdzieś w pokoju gościnnym do jutra. Zobacz, tam pewnie są czyste koszulki i dres od byłego męża, niech się przebierze i weźmie prysznic. Tak, już nakarmiłam, zaraz wszystko załatwimy, uśmiechnęła się Zemfira. Ty odpocznij i przyjdź do mnie do kuchni. Przecież zwykłej kawy ci nie wolno, wzięłam bezkofeinową. Będziemy wróżyć, siostrzyczko, mam dobre przeczucie. Larisa ogarnęła się, trochę odpoczęła i zeszła do zemfiry. Teraz w kuchni pachniało nieponurym plastikiem i remontem, a całkiem normalnym rodzinnym życiem z chlebem, wypiekami, ziołami i kawą. Szczęściem, pomyślała Larisa. Usiadły przy stole, na którym Zemfira już rozłożyła piękny wzorzysty szal, upiła kawę z filiżanki. No proszę, smakuje jak prawdziwa, uśmiechnęła się Lara. Mam nadzieję, że Konstantin Michajłowicz za takie swawole mnie nie będzie ganił. A to w ogóle przestrzega reżimu tak, jakby był moją mamą, a nie lekarzem. Po prostu jest w tobie zakochany, roześmiała się Zemfira, patrzy na ciebie jak kot na śmietanę. Oj, powiesz też, zawstydziła się Larisa, bo on do wszystkich pacjentów tak. Aha, zwłaszcza do tych, którzy mają długie rzęsy i jasne włosy, uśmiechnęła się Zemfira. No, wypij kawę i odwróć filiżankę na spodek, powróżę ci miłość. Larisa zrobiła wszystko, o co poprosiła przybrana siostra. Po kilku minutach fuzji stworzyły wzór. No, co ja ci mówiłam, całujące się gołąbki. Lekko krzyknęła Zemfira. Będzie ślub wkrótce, nawet w tym roku. Daj spokój. Roześmiała się Larisa, nawet się nie spotykaliśmy poza szpitalem. I wtedy zadzwonił jej telefon. Lekarz zaprosił swoją pacjentkę do teatru, jak to powiedział, za dobre zachowanie i postępy w zdrowieniu. Potem chodzili do kina, na wystawy, witali świt nad rzeką pod gwiazdami. Romans rozwijał się gwałtownie. Larisa chodziła, a co tam, latała, absolutnie szczęśliwa. A jej puls, dość przyspieszony przez większość dnia, uważnie śledził jej osobisty lekarz. U saszy i zemfiry też układało się całkiem dobrze. Chłopak szybko zaprzyjaźnił się z jej dziećmi, zwłaszcza z najmłodszym. A wspólne śledztwo i poszukiwania jego prawdziwych rodziców jeszcze bardziej ich zbliżyły. Sasza i Zemfira rozmawiali codziennie. A kiedy znalazł się ojciec Aleksandra, matki już nie było wśród żywych, wszyscy byli w szoku. Okazało się, że to bardzo bogaty człowiek. Po teście dna oficjalnie uznał syna. I teraz Sasza stał się bogatym spadkobiercą. Pod koniec roku pomyślnie zakończyła się rehabilitacja Lerysji a jeszcze ona i Zemfira obie otrzymały propozycję małżeństwa od swoich ukochanych. Oczywiście kobiety odpowiedziały tak. I w grudniu odbył się podwójny wystawny ślub, na którym bawili się wszyscy zarówno krewni, jak i nowo poznani, oraz dawno zaginieni krewni.